Atlas. Najlepsza marka budowlana w Polsce i marka najbardziej przyjazna fachowcom. Wyrównanie ścian z zaprawy ZW330. Podczas prac okładzinowych w łazience bardzo ważne jest właściwe przygotowanie podłoża. Powinno ono posiadać szereg cech, wśród nich równość. W przypadku odchyleń od pionu i prostoliniowości płaszczyzny zachodzi konieczność wyrównania powierzchni. Sprawdzenie płaszczyzny polega na przykładaniu łaty w różnych kierunkach i pomierzenia prześwitu pod łatą. Materiałem zalecanym do wyrównania podłoża pod okładziny z płytek jest zaprawa wyrównująca Atlas ZW330. Atlas ZW330 jest materiałem szybkosprawnym. Do układania płytek ceramicznych można przystąpić już po 5 godzinach. Niweluje nierówności podłoża w zakresie od 3 do 30 mm. Dzięki plastycznej konsystencji zapewnia łatwość aplikacji. Jest wzmocniona włóknami polipropylenowymi, dzięki czemu na powierzchni ułożonej zaprawy nie występują rysy skurczowe. Prace przygotowawcze i wyznaczenie płaszczyzny. Przed przystąpieniem do wyrównania ściany na całej jej powierzchni należy wyznaczyć jej płaszczyznę. Można to wykonać na przykład za pomocą tynkarskich listew prowadzących. Podłoże w miejscu montażu listew prowadzących należy zagruntować unigruntem i pozwolić mu na wyschnięcie. Czas schnięcia gruntu to około 2 godziny. Do szybkiego zamontowania listew prowadzących można użyć szybkosprawnej zaprawy montażowej Monter T5. W celu przygotowania zaprawy suchą mieszankę dozujemy w proporcji 1 kg na około 1/4 litra wody i mieszamy za pomocą mieszadła do uzyskania jednolitej konsystencji. Materiał nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu. Materiał przygotowujemy w małych porcjach. Przygotowaną zaprawę nakładamy punktowo w miejscach montażu listew prowadzących. Następnie w świeżej zaprawie listwy zatapiamy i ustawiamy do pionu. W przypadku dłuższych ścian ustawiamy najpierw listwy skrajne, a według nich środkowe, sprawdzając płaszczyznę i pion za pomocą łaty mierniczej. Monter T5 bardzo szybko twardnieje. Po około 5 minutach można przystąpić do dalszych prac. Przygotowanie zaprawy ZW330. Aby zapewnić odpowiednie zespolenie z podłożem, pod zaprawę wyrównawczą należy zastosować warstwę zszczepną. Można ją sporządzić na jeden z dwóch sposobów. Mieszając w odpowiednich proporcjach 0,06 litra emulsji elastycznej Atlas, 0,12 litra wody na każdy kilogram suchej mieszanki ZW330, lub stosując zaprawę Atlas Adher. Odmierzone składniki wlewamy do wiaderka i dosypujemy suchej zaprawy. Mieszamy za pomocą mieszarki do uzyskania jednolitej konsystencji. Po wymieszaniu warstwy zczepnej przystępujemy od razu do przygotowania zaprawy do nałożenia. W tym celu materiał z worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody w proporcjach podanych na opakowaniu. 25 kg suchej mieszanki na 4¼ do 5,5 litra wody, a następnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Masa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu 2 godzin. Aplikacja na ścianie. Bezpośrednio przed wykonaniem właściwej warstwy zaprawy podłoże należy każdorazowo zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Następnie nanieść za pomocą pędzla, wcierając w podłoże przygotowaną warstwę zczepną. Na tak przygotowane podłoże metodą mokre na mokre należy nanieść przygotowaną zaprawę ZW330 za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 30 mm. Gdy jednorazowo wykonujemy grubszą warstwę, dobrze jest najpierw nanieść cieńszą, szpachlując za pomocą pacy płaskiej, a następnie za pomocą kielni narzucić dopiero grubszą, w taki sam sposób jak narzucamy tynk. Narzuconą warstwę świeżej zaprawy należy zebrać po listwach prowadzących za pomocą łaty trapezowej. Czynności zwilżania podłoża, nanoszenia warstwy kontaktowej, narzutu i wyrównania łatą powtarzamy osobno dla każdego pola wyznaczonego przez listwy prowadzące.
Po wstępnym związaniu nałożoną warstwę zaprawy można zatrzeć pacą styropianową, filcową bądź wygładzić pacą stalową. Przygotowując podłoże pod okładziny z płytek ceramicznych, zaprawę należy zatrzeć na ostro. Pielęgnacja i możliwość wykonania dalszych prac. W celu zapewnienia dogodnych warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu, ale wydłuża również proces schnięcia. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu. Przyklejanie płytek na warstwie naprawczej o grubości 5 mm wykonanej z zaprawy Atlas ZW330 można rozpocząć już po 5 godzinach.